Cześć Konan, cześć Jacek. No widzę, że z bukietami jak zawsze. Dokładnie. Jacek w ogóle nieobecny do dzisiaj. Jak emocje widziałeś pierwszy raz Dagmarę na żywo? Luks. Dla mnie to najlepiej zatańczyła. To jest moja przyjaciółka, moja powierniczka, tak się to mówi? Moja najlepsza koleżanka. No to wiadomo, za kim by tylko głosował. Zawsze by, chociażby źle zatańczyła, i tak bym mówił, że najlepiej zatańczyła. No. Jacek, wyobrażasz sobie tak Dagmarę tańczącą przed tobą? Ładnie chodziła, nie? Jak na sprężynie, Myślę, że wyobrażał sobie to niejednokrotnie. Ale chodziła jak na sprężynie. Jakby jeszcze na mnie patrzyła, ja jej bym dawał znaki, to jeszcze ładnie by ja bym ją wprowadził w taki nastrój uniesienia. Wtedy by chodziła, nie patrzyła. A spodziewaliście się, że... Nie mogę jej przekazać tej wiedzy oczami. A spodziewaliście się to, że Dagmara nie będzie tym razem zagrożona? No, mieliśmy nadzieję, że będzie dobrze. Był ułamek taki, że... Ale nie. Idziemy. Za ładnie tańczyła, żeby była zagrożona. Moim zdaniem. Dobrze, ja wam dziękuję. Lećcie zrobić sobie zdjęcie z Dagmarą i do zobaczenia później. Dziękujemy, do zobaczenia.